Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Misiniec, Gameformatic. Zapraszam na cykliczne podsumowanie działań spółki. Zaczynamy od Tank Mechanic Simulatora VR. W ubiegłym miesiącu wprowadziliśmy do gry sporo mniejszych fiksów upłynniających rozgrywkę. Programiści dodali nowy panel na tablecie, pokazujący setup kontrolerów, poprawili wydajność efektów cząsteczkowych oraz wyświetlanie tekstur na mapie Yard oraz Test Drive. Od czasu publikacji prologu gry zebraliśmy solidny feedback od graczy i to właśnie na jego podstawie poprawialiśmy ogólną imersję gry zgodnie z sugestiami. Obecnie czekamy na weryfikację checklisty przedpremierowej ze strony Centrum Testerskiego Playway i po pozytywnej akceptacji będziemy ustalać datę wydania. Prolog jest obecny na Steam już drugi miesiąc i utrzymuje się na poziomie ocen mostly positive. W kwestii portu Car Mechanica na PlayStation VR zbliżamy się do końca procesu certyfikacji. W ostatnim review Sony zgłosiło już tylko dwa błędy do poprawy, które zostały naprawione przez zespół zewnętrzny portujący dla nas ten tytuł. No i czekamy na info właśnie ze strony Sony, czy build zyska już akceptację i możemy ustalać datę premiery, czy jeszcze coś nam zasugerują do zmian. Jeśli chodzi o trzecią naszą grę VR na ukończeniu, jaką jest Timberman, w maju deweloperzy zajmowali się głównie poprawianiem istniejących mechanik, eliminacją bugów i podmianą placeholderowych elementów na te finalne. Dodatkowo usprawnili rozgrywkę względem feedbacku, jaki otrzymaliśmy od testerów. I teraz, podobnie jak w przypadku tanków, wysyłamy grę do zatwierdzenia checklisty w centrum PLW, żeby po otrzymaniu zielonego światła móc ustalać datę premiery, najpierw na Steam. Wreszcie w kwestii portu Car Mechanica na platformę Oculus Quest VR rozpoczęliśmy już oficjalnie proces certyfikacji gry, ściśle współpracując przy tym z Facebookiem. Odbyliśmy pierwsze spotkanie zapoznawcze z przedstawicielami platformy, na którym ustaliliśmy workflow tego procesu, przewidzianego na najbliższe tygodnie, podczas których będziemy na bieżąco współpracować z nimi, przygotowując builda do premiery. A jeśli chodzi o sam przebieg prac, to ostatni miesiąc deweloperzy poświęcili głównie na stabilizację i optymalizowanie gry w taki sposób, by ją dostosować właśnie do standardów Oculusa. I na koniec nasza jedyna gra na PC, jaką obecnie mamy w produkcji, to jest Offroad Mechanic Simulator. Podczas ostatniego miesiąca prac trwała naprawa bieżących błędów i dodawanie uszkodzeń elementów zewnętrznych, takich jak zderzaki, półosie, silnik czy dyferencjały. Prace nad systemem levelowania gracza przybrały na intensywności. Udało się dokończyć tak zwane drzewko umiejętności gracza oraz podział garażu na konkretne poziomy z odmiennym wyposażeniem. Wymiana silnika jest już dostępna w postaci prostego interfejsu pozwalającego na jego montaż, naprawę albo zakup. Aktualnie dostępny mamy silnik domyślny oraz wersję V8 silnika do każdego z pojazdów w grze. W tym milestone deweloperzy pracowali również nad dodaniem systemu miejsc parkingowych i brudzenia zawieszenia podczas jazdy, a także mocno zmodyfikowali sam garaż poprzez dodanie nowych aktywności na store warsztatowym. Najbliższy miesiąc, czyli czerwiec, zespół zamierza poświęcić na ustabilizowanie produktu i refaktor. Dziś to już wszystko, co chciałem przekazać w kwestii prac prowadzonych przez nasze zespoły. Kolejne podsumowanie tradycyjnie za miesiąc. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.